Witam Państwa ponownie. Po przerwie wracamy na stadion miejski w Mławie, gdzie miejscowa Mławianka do przerwy przegrywa z Polonią Warszawa 0-1 po golu Jacka Karbowniaka. Za chwilę druga odsłona tego spotkania, ale wcześniej przypomnę Państwu wyjściowe składy obu ekip. Zaczynamy od gości. Polonia w bramce z numerem 25 Paweł Błysznowski. Dalej w obronie numer 6 Damian Maleszyk, 14 kapitan Aleksander Fogler, 4 Daniel Grala, numer 44 Jacek Karbowniak. Pomocnicy 15 Piotr Tyburski, 26 Wojciech Antczak, numer 16 Nazar Litun, 22 Patryk Strus i w ataku z 9 Danilą Radenowicz oraz z 11 Michał Strzałkowski. Trenerem czarnych koszul jest pan Piotr Dziewicki. I czas na skład gospodarzy. Mławianka Mława w bramce z 1 Michał Michalak. Dalej w obronie od prawej strony numer 13 Paweł Drzewiecki, 15 Jakub Rogowski, 8 kapitan Emil Brzozowski, 5 Piotr Król. Pomocnicy numer 7 Marcin Tomczak, 3 Michał Majewski, 16 Sebastian Łukaszewski, 2 Szymon Masiak. W roli podwieszonego napastnika z 9 Artur Gawenda i w ataku na szpicy jako ten najbardziej wysunięty z 14 Bartłomiej Chmielewski. Trenerem gospodarzy jest pan Adam Kuligowski. Jako główny ten mecz prowadzi pan Jacek Kikolski. Na liniach pomagają mu panowie Radosław Pawłowski oraz Arkadiusz Gosławski. Zielone koszulki, czarne spodenki Mławianka. Biało-czarne koszulki, wpionowe pasy, białe spodenki. Drużyna MKS-u Polonii Warszawa. Drugie 45 minut tego meczu przed nami. Zaczęli. Michalak. Do Piotra Króla. Emil Brzozowski. Bez zmian. Przystępują do drugiej części tego meczu. Obie drużyny, a więc dalej ufa tym, na których postawił, dalej ufają tym, na których postawili dzisiaj od tej pierwszej minuty obaj trenerzy, zarówno pan Piotr Dziewicki, jak i pan Adam Kuligowski. Uwaga, Piotr Tyburski, dobry przerzut na prawe skrzydło, rusza dynamicznie Patryk Strus. Strus tuż przy linii bocznej boiska, Strus indywidualnie, Strus minął Króla, jest Tomczak, Patryk Strus do końca, zacięta walka. Patryka Strusa z Marcinem Tomczakiem i wywalczył ambicją oraz wolą walki rzut rożny dla swojego zespołu Patryk Strus. Piłka już w narożniku boiska. 47 minuta, Jacek Karbowniak, on będzie wykonawcą tego rzutu rożnego. Prawa noga, więc piłka odchodząca od bramki strzeżonej przez Michała Michalaka. Jacek Karbowniak. Uwaga, Karbowniak, dobra centra, zamieszanie i wychodzą obronną ręką z tych opresji zawodnicy Mławianki. I ponownie Polonia w natarciu, skutecznie jednak ślizg Drzewieckiego. Brawa za tę interwencję dla prawego defensora drużyny Mławianki Mława. Proszę kibica z numerem biletu 108 o odbiór. Z autu Polonia. Jacek Karbowniak po linii. Karbowniak. Piłka opuszcza linię boczną i z autu poloniści. Karbowniak, pod pole karne. Strzałkowski, dobrze się zastawia. Strzałkowski. Jeszcze odbita piłka, Drzewiecki. Tomczak. Tomczak na uwolnienie, używając nomenklatury hokeja na lodzie. Brzozowski. Do środka, sporo teraz chaosu, niedokładności w grze jednych i drugich. Masiak. Masiak faulowany tuż przy linii środkowej boiska, prawy skrzydłowy drużyny Mławianki Mława. Będą zaczynali grę od rzutu wolnego na własnej połowie zawodnica Adama Kuligowskiego. Paweł Drzewiecki, on zacznie od rzutu wolnego tuż przy osi boiska. Brzozowski.
Piotr Król. Piotr Król na prawą flankę. Głową wybijają piłkę obrońcy Polonii. Piłka na aucie i zacznie za linii bocznej Polonia. Piąta minuta drugiej części meczu za nami. Mławianka przegrywa z Polonią 0-1 po golu Jacka Karbowniaka. Mamy stały fragment gry dla zespołu z Warszawy. Karbowniak w pole karne, Michalak przed siebie. Było groźnie, ale skutecznie bramkarz Mławianki Mława. Piłka opuszcza linię boczną. Jeszcze raz z autu zaczną poloniści. Karbowniak, on za linii bocznej. Uwaga, spore zamieszanie. Brzozowski, on oddala niebezpieczeństwo. To wybicie niecelne. I ponownie z linii bocznej zacznie drużyna czarnych koszul. Damian Maleszyk. 21-letni obrońca Polonii. Próba zagrania po linii w kierunku Strzałkowskiego. Michał Strzałkowski jednak uprzedzony przez Piotra Króla, lewego defensora Mławianki Mława. Z autu Maleszyk. Maleszyk w pole karne, Radenowicz, Danilo Radenowicz. Jeszcze strzał z dystansu, ależ kapitalna bramka, fantastyczne uderzenie, gol Stadiony Świata. 51. minuta, fantastyczny gol zawodnika Polonii. Wojciech Handczak, fantastycznym uderzeniem, podwyższa prowadzenie czarnych koszul. 2-0 prowadzi Polonia Warszawa, kapitalny gol Wojciech Handczaka. Zdjął przysłowiową pajęczynę w bramce Mławianki Mława, pomocnik warszawskiej Polonii. Bezpańska piłka trafia pod nogi Wojciecha Handczaka, no a ten strzela fantastyczną bramkę. Niemal kopia tego, jak zaczęli to spotkanie w pierwszej połowie gracze Polonii. Tam też szybko strzelony gol. No i druga część spotkania. Ponownie Polonia strzela bramkę, podwyższając rezultat tego spotkania na 2-0. Z autu Mławianka. Paweł Drzewiecki. Źle wyrzucony ten aut. Jacek Karbowniak. To on dzisiaj napoczął rywali. To on zaczął strzelanie w tym spotkaniu. Drzewiecki szeroko do Masiaka. Szymon Masiak do przodu. Uprzedzony Artur Gawenda skutecznie wślizgiem jeden z defensorów Polonii. Z autu zacznie Szymon Masiak, grający z numerem drugim, pomocnik Mławianki Mława. 9 meczów, 4 gole, to bilans do tej dzisiejszej konfrontacji tego piłkarza. Masiak
prawe sektory boiska, przejmują poloniści, będzie szansa na błyskawiczną odpowiedź, ruszają lewym skrzydłem zawodnicy czarnych koszul, uwaga, Strzałkowski, chyba zbyt egoistycznie w tej sytuacji, Michał Strzałkowski do końca chciał pójść z tą akcją, Michał Strzałkowski, no i od tej bramki zacznie Michał Michalak. Pięćdziesiąta piąta minuta. Mławianka Polonia 0-2. Jeszcze opatrywany bramkarz Mławianki. Krótka przerwa w grze, wszystko w porządku, jest gotowy do gry, do tego, aby kontynuować mecz Michał Michalak. Emil Brzozowski, on z własnego pola karnego. Emil Brzozowski podnie środkową, gwizdek arbitra, ręką zagrał Nazar Litun. Łukaszewski, szeroko. Do Drzewieckiego, Paweł Drzewiecki, jest Szymon Masiak tuż przy linii bocznej, Szymon Masiak w pole karne, dobrze głową Piotr Tyburski, jeszcze w natarciu Mławianka, Drzewiecki do Łukaszewskiego, Łukaszewski prawe sektory boiska, Sebastian Łukaszewski, lewą nogą w pole karne, dobrze głową obrońca Polonii Warszawa, jeszcze naciskany Nazar Litun, uwaga, przewracany tuż przy linii bocznej, zawodnik czarnych koszul, nie ma gwizdka arbitra. Od wrzutu z autu na własnej połowie zacznie Polonia. Leży na murawie boiska zawodnik gości. Mamy przerwę w grze. Będzie konieczna interwencja sztabu medycznego drużyny warszawskiej Polonii. Pięćdziesiąta szósta minuta spotkania, zmiana drużyny gospodarzy, boisko opuszcza grający z numerem 14 Chmielewski Bartłomiej. Tymczasem mamy zmianę w zespole gospodarzy, boisko opuszcza z 14 Bartłomiej Chmielewski, a w jego miejsce z numerem 23 na placu gry pojawia się Piotr Falencki. Piłkarz, dla którego jest to piąty mecz w tym sezonie. Dwa gole, jedna asysta tego 28-letniego zawodnika. Litun, faulowany Nazar Litun od rzutu wolnego Polonia. Karbowniak. Jacek Karbowniak. Próba uruchomienia graczy ofensywnych. Nie było jednak tam nikogo z drużyny Polonii Warszawa. I już Mławianka. Rogowski. Jakub Rogowski. Drzewiecki. Lewą flanką atakuje Polonia, Michał Strzałkowski, wysokość pola karnego, Strzałkowski, zablokowane to dośrodkowanie przez Emila Brzozowskiego, będą mieli rzut rożny zawodnicy warszawskiej Polonii. Piłka już pod chorągiewką. Jacek Karbowniak, lewa noga, więc piłka odchodząca. A nie, przepraszam, prawa noga, piłka więc dokręcana do bramki Mławianki Mława. Uwaga, dobra centra, szansa, jeszcze nie koniec tej akcji, zamieszanie. I wybijają piłkę, gaszące pożar w obrębie własnego pola karnego piłkarze Mławianki. Z autu Polonia. Damian Maleszyk. Maleszyk
Do przodu skutecznie w defensywie Piotr Król. Uprzedził Michała Strzałkowskiego, lewy obrońca Mławianki Mława. Damian Maleszyk, Danilo Radenowicz, Maleszyk. I o te bramki zacznie drużyna Mławianki. Niedokładne to zagranie w kierunku Damiana Maleszyka. Piłka opuszcza linię końcową boiska. Godzina tego meczu za nami. 11. kolejka 4. Ligi Mazowieckiej Grupy Północnej. Mławianka przegrywa na własnym stadionie z Polonią Warszawa 0-2. Michalak. Piotr Król. Brzozowski. Spokojnie teraz rozgrywają piłkę na własnej połowie formacji defensywnej gospodarze. Rogowski. Rogowski. Piłka wraca na połowę Mławianki. Majewski. Michał Majewski. Majewski naciskany pod presją. Tomczak. Marcin Tomczak. I skutecznie w obronie Polonia. Brawa za tę interwencję dla Damiana Maleszyka. Ze stoickim spokojem opanował teraz sytuację pod własnym polem karnym Damian Maleszyk. Król. Brzozowski. Piotr Król. Lewa flanka. Piotr Król szeroko, zgodnie z podręcznikiem do Michała Majewskiego. Majewski powstrzymany przez Karbowniaka. Piłka na aucie i za linii bocznej grę wznowią zawodnicy z Mławy. Piotr Król. Tomczak, ponownie Król. Marcin Tomczak do środka. Drzewiecki na prawe skrzydło. Szymon Masiak. Masiak, uwaga, rusza do piłki Falencki. Piłka opuszcza plac gry. Jeszcze Falencki nieprzepisowo zaatakował swojego oponenta w tej sytuacji od rzutu wolnego tuż przy linii bocznej. Na własnej połowie boiska zacznie Polonia. Karbowniak. Jacek Karbowniak. Tomczak. Marcin Tomczak. Szeroko jest Masiak, Szymon Masiak. Piłka odbita od zawodnika Polonii z autu na połowie rywali Mławianka. Emil Brzozowski. Strus. Patryk Strus. Do przodu. Dobre zgranie Strzałkowskiego do Radenowicza. Michał Strzałkowski. Dwójką, trójką atakuje Polonia. Strzałkowski! Strzał z dystansu, za linii pola karnego, ale pewna interwencja Michała Michalaka. Bez najmniejszych problemów obronił ten strzał Strzałkowskiego golkiper Mławianki. Uwaga, już w odpowiedzi zawodnicy z Mławy. Piłka do środka. Piotr Król. Piotr Król ma trochę miejsca i czasu. Król do Masiaka. Szymon Masiak. Tomczak. Marcin Tomczak. Zgranie głową. Będzie okazja. Szansa i wybijają piłkę zawodnicy Polonii. Jeszcze nie koniec tej akcji. Masiak. Piłka odbita od rywala. Będą zaczynali od rzutu rożnego zawodnicy Adama Kuligowskiego. Emil Brzozowski. On będzie wykonawcą tego rzutu rożnego. Jest Tomczak, jest Brzozowski. Krótko rozegrany ten rzut rożny.
Brzozowski, Tomczak, Marcin Tomczak zdecydował się na bezpośredni strzał. Pomocnik Mławianki Mława, ale to uderzenie niecelne, nie trafia w ten prostokąt o wymiarach 7,32 na 2,44. Marcin Tomczak, najskuteczniejszy gracz MKS-u Mławianki Mława. 5 goli, 5 asyst, to bilans tego zawodnika w tym sezonie. Błeszczowski od własnej bramki. Niedokładne to wybicie i z autu niemal tuż przy środkowej Mławianka. Paweł Drzewiecki. Drzewiecki. Antczak. Brzozowski. On wygrywa ten pojedynek szybkościowy z rywalem. I mamy autę dla gospodarzy. Z autu Piotr Król. Król do własnego bramkarza Michalaka. Drzewiecki. Paweł Drzewiecki. Antczak. Patryk Strus. Patryk Strus złamał tę akcję do środka. Strus w kierunku Antczaka. Wojciech Antczak skutecznie powstrzymany gracz Polonii Warszawa. Łukaszewski. Łukaszewski podcinany teraz od tyłu. Gracz Mławianki Mława. Ewidentny faul Wojciecha Antczaka. Piotr Król. Uwaga, Strzałkowski, będzie szansa, Strzałkowski! Michalak wypluł tę piłkę, mówiąc językiem kolokwialnym, Michał Michalak. Nie było jednak nikogo, kto mógłby dobić to nieudane wybicie Michała Michalaka. No i mamy auty dla Polonii Warszawa. Było gorąco, po raz kolejny w 16 Mławianki. Z autu Karbowniak. Jacek Karbowniak, Karbowniak w pole karne. Jednak ta centra za głęboka. Piłka mija całą 16. Nie było nikogo, kto zamknąłby tę akcję. Od bramki Michalak. Król, Brzozowski. Paweł Drzewiecki. Już Polonia. Antczak. Do własnego bramkarza zawodnicy czarnych koszul. Nazar Litun. Nazar Litun. Nazar Litun. Dobrze trzymał się na nogach w tej sytuacji Ukrainiec. Strzałkowski, dośrodkowanie i Michalak. Drzewiecki. Paweł Drzewiecki. Drzewiecki w pole karne polonistów i Błeszczowski. Punktualny w tej sytuacji bramkarz Polonii. Dobry timing, dobre wyjście w tempo Błeszczowskiego. Nazar Litun. Tyburski. Złe to podanie. Tomczak.
Emil Brzozowski w kole środkowym boiska. Brzozowski. Szeroko teraz próbują grać gospodarze. Drzewiecki w pole karne. Błysznowski. Pewna i spokojna interwencja Pawła Błysznowskiego. Atakuje Polonia. Strzałkowski. Michał Strzałkowski. Radenowicz, szansa i gol. 3-0 dla Polonii Warszawa. Danilo Radenowicz z strzelcem bramki dla czarnych koszul. Michał Strzałkowski znakomicie obsłużył podaniem w tej sytuacji Danilo Radenowicza. No i Czarnogórzec puentuje tę akcję Polonii. Zdobytą bramkę. Znakomita finalizacja Danilo Radenowicza. Trzy do zera dla Polonii Warszawa. I mamy zmianę w zespole gości. I Mławianka. Masiak. Łukaszewski. Na jeden kontakt teraz próbowali grać zawodnicy z Mławy. Przejmują poloniści. Dobry odbiór Drzewieckiego. Paweł Drzewiecki. Drzewiecki. Piotr Chwalencki. Skutecznie w obronie Polonia. Strzałkowski faulowany na własnej połowie boiska. Michał Strzałkowski. Dobrze w obronie zespół z Mławy. Niespełna 20 minut plus to, co doliczy arbiter do zakończenia tego spotkania. MKS Mławianka Mława przegrywa z Polonią Warszawa 0-3. Spotkania, zmiana w drużynie gości. Boisko opuścił grający z numerem 16 Nazar Lutin, a w jego miejsce wszedł grający z numerem 21 Kacper Lachowicz. Zaczną od rzutu wolnego poloniści. 71. minuta spotkania. Żółta kartka dla zawodnika Mławianki grającego z numerem 16. Mamy indywidualne upomnienie. Żółtą kartką ukarany w zespole gości Sebastian Łukaszewski. Potrzebna interwencja lekarza Polonii Warszawa. Mamy przerwę w grze spowodowaną urazem zawodnika czarnych koszul. W międzyczasie zmiana w drużynie Mławianki. Boisko opuszcza Artur Gawenda. A w jego miejsce na placu boju pojawia się z numerem 11 Mariusz Walczak, doświadczony 37-letni piłkarz, dla którego jest to czwarty mecz w tym sezonie. Strzałkowski. Tyburski. I faul w środku pola od rzutu wolnego zacznie Mławianka. Nieco ponad kwadrans do tej regulaminowej 90. minuty tego spotkania.
Od bramki zacznie zespół czarnych koszul. Błeszczowski. Paweł Błeszczowski podnie środkową. Niedokładne to wybicie golkipera Polonii z autu na własnej połowie. Zacznie umawianka konkretnie z 13 Drzewiecki, ale wcześniej zmiana w drużynie z Warszawy. Boisko opuszcza strzelec trzeciej bramki Danilo Radenowicz, oznaczony numerem 9. Walka o to, kto ostatecznie wejdzie w posiadanie tej piłki i z autu. Kolejna zmiana w drużynie gości. Na własnej połowie Polonia. Grający z numerem 9 Danilo Radenowicz, a w jego miejsce grający z numerem 32 Rafał Linka. W miejsce Radenowicza z numerem 32 Rafał Linka. Rafał Linka, 21-letni pomocnik. Z autu na własnej połowie poloniści. Strzałkowski, faulowany napastnik czarnych koszul. Zaczną od rzutu wolnego goście. Siedemdziesiąta szósta minuta, Mławianka 0, Polonia Warszawa 3. Uwaga, jest dośrodkowanie, szansa Michalak. Dobrze, na przedpolu własnej bramki Michał Michalak. Karbowniak. Jacek Karbowniak. Strzałkowski, nieco odskoczyła mu piłka. Jeszcze odegranie w kierunku Patryka Strusa. Ten uprzedzony przez Piotra Króla. Ambitnie Strus walczy o odzyskanie piłki. Udało się. Linka. Strata. Brzozowski. Jakub Rogowski. Rogowski. Jakub Rogowski do własnego bramkarza Michalaka. Uwaga, błąd teraz gospodarzy, szansa dla Polonii. Strzałkowski pogubił się jednak w tej akcji indywidualnej. Michał Strzałkowski. Strus, Patryk Strus w kierunku Linki. Rafał Linka, wysokość pola karnego Mławianki. Rafał Linka przed pole karne, szansa jednak obok bramki. W tej sytuacji zawodnik Polonii Warszawa, jeszcze ambitnie poloniści. Będzie kolejna okazja, jednak zdaniem arbitra piłka wcześniej opuściła linię boczną i od autu na własnej połowie Mławianka. Rogowski do przodu, jest Piotr Falencki, Falencki w walce z Karbowniakiem, Falencki do tyłu, uwaga, piłka w pole karne Polonii, 16 metr, jeszcze odegranie, Tomczak, Tomczak z dystansu, ale takimi strzałami może straszyć jedynie gołębie latające nad Stadionem Miejskim w Mławie, Marcin Tomczak.
Od bramki zacznie Błesznowski. To już ostatnia prosta tego spotkania. 11. kolejka 4. Ligi Mazowieckiej, Grupy Północnej. Mławianka przegrywa z Polonią Warszawa 0-3. Bramki jak do tej pory zdobywali Jacek Karbowniak, Wojciech Handczak i Danilo Radenowicz. Walka tuż przy linii bocznej, jest Strzałkowski, dobrze się zastawia, świetna technika użytkowa tego gracza, Patryk Strus na lewe skrzydło. Dobrze jednak ustawieni w obronie gracze z Mławy, jeszcze faul piłkarza Polonii. Użył gwizdka pan Jacek Kikolski od rzutu wolnego na własnej powie drużyna Mławianki. Michalak. Piotr Król. Piotr Król nie sięgnął tej piłki, oznaczony numerem drugim Szymon Masiak. I z autu zacznie Polonia. 10 minut plus to, co doliczy arbiter do zakończenia tego meczu. Po linii Maleszyk. Strzałkowski, ładnie teraz wywiódł w pole Piotra Króla. Michał Strzałkowski, Strzałkowski do tyłu. Uwaga, Maleszyk, Maleszyk, pole karne. Piąskuje przed siebie Michalak. Jeszcze nie koniec tej akcji, jeszcze poloniści. Adczak. Mamy aut dla Polonii. Zła komunikacja w zespole Mławianki Mława. Damian Maleszczyk zacznie z autu. Maleszczyk. Strzałkowski. Maleszczyk, Maleszczyk. Coraz bliżej pola karnego rywali. Maleszczyk. To zagranie zablokowane. Jeszcze Maleszczyk. Damian Maleszczyk. Odbita piłka. I będzie korner dla zespołu Polonii Warszawa. Jacek Karbowniak. On będzie wykonawcą tego rzutu rożnego. Jacek Karbowniak w pole karne, szansa nad poprzeczką, uderza zawodnik Polonii Warszawa. Piotr Tyborski ładnie złożył się do tego strzału, środkowy pomocnik czarnych koszul, ale zabrakło trochę do tego, aby trafić się w światło bramki. Mamy kolejną zmianę, zmianę w drużynie Polonii. Boisko opuszcza grający z numerem 22 Patryk Strus. A w miejsce Patryka Strusa w zespole Polonii Warszawa z numerem 17 Bartłomiej Kucharski, zaledwie 18-letni piłkarz. Uwaga, Antczak. Złe to podanie i spokojnie Michalak. 82. minuta spotkania, zmiana w drużynie Polonii Warszawa. Boisko opuścił Wojciech Antczak. Patryk Strus, a w jego miejsce grający z numerem 7, Marcin Kurz. Grala. Daniel Grala. Naciskany pod presją. Grala. Do Karbowniaka. Szeroko teraz drużyna Polonii Warszawa. Zagranie do środka. Będzie okazja dla polonistów, to podanie niedokładne, przecinają tor lotu tej piłki zawodnicy Mławianki, szansa na błyskawiczną kontrę i znakomicie w obronie Grala. Przeczytał teraz rywala jak w otwartej książce Daniel Grala. Nazar Litun, Nazar Litun, on walczy w środku boiska, przekroczył przepisy Ukrainie, co odrzutu wolnego Mławianka.
Drzewiecki, Drzewiecki pod pole karne. Tyłem do bramki piłkarz Mławianki. Tomczak zablokowany, ten strzał Marcina Tomczaka. I Polonia, Strzałkowski do przodu. Michał Strzałkowski czwórką atakuje Polonia. Jeszcze odegranie, szansa odbita ta piłka. Będzie korner dla czarnych koszul. Osiemdziesiąta czwarta minuta. Jacek Karbowniak. On spod chorągiewki. Skupiony, przyczajony między słupkami własnej bramki Michał Michalak. 84 minuta spotkania, zmiana w drużynie Mławy, boisko opuszcza. Uwaga, Karpowniak w pole karne. I jeszcze raz z narożnika boiska zacznie Polonia. Jacek Karbowniak, prawa noga, piłka dokręcana do bramki, jednak tym razem krótko po ziemi. Karbowniak, szansa, tylko boczna siatka i od własnej bramki z 5 metra zacznie Michalak. Masiak. Rogowski. Paweł Drzewiecki, prawą stroną boiska. Sunie atak zawodników Mawianki. Łukaszewski. Łukaszewski. I dobrze na moment przerwał te akcje rywali. Tyburski, jeszcze Mławianka, centra w pole karne. Skutecznie głową jednak zawodnik Polonii Warszawa. Oddalają niebezpieczeństwo piłkarze czarnych koszul. Mamy aut dla Mławianki. Szymon Masiak. Szymon Masiak, dobra centra, Błesznowski. Bez najmniejszych problemów wyłapał to dośrodkowanie Paweł Błesznowski. Błesznowski daleko, mocno do przodu. Strzałkowski w walce z obrońcami. Będzie szansa, błąd zawodnika Mławianki, Michalak. Czujny bramkarz drużyny gospodarzy. Sławomir Siejo na prawe skrzydło do Drzewieckiego. Paweł Drzewiecki. To już ostatnie minuty tego meczu. Uwaga, piłka pod pole karne Polonii. Skutecznie poloniści. Walka tuż przy linii bocznej. Fauluje zawodnik Polonii. Ucierpiał grający z numerem drugim Szymon Masiak. I od rzutu wolnego Mławianka. Sławomir Siejo. On od rzutu wolnego. Skromny jednoosobowy mur polonistów. Jak rozwiążą ten stały fragment gry gospodarze? Uwaga, Sławomir Siejo w pole karne. Dobrze głową piłkarze Polonii. Szansa na błyskawiczną odpowiedź drużyny Piotra Ciewickiego. Długa piłka do przodu. Jednak Brzozowski on to asekurował. Jeszcze szansa. Będzie okazja dla Polonii. Nazar Litun. Nazar Litun. Zwolnił tempo tej akcji. Zagrał do tyłu. Strzał z dystansu. Obok bramki uderza zawodnik czarnych koszul. Niecelny ten strzał Rafała Linki. Mamy ostatnią korektę w składzie Polonii. Boisko opuszcza grający z szóstką Damian Maleszyk.
Brzozowski. Miejsce Damiana Maleszyka z numerem drugim Maciej Oczys. Za autu zacznie Karbowniak. Uwaga, atakuje Polonia. Będzie okazja dla czarnych koszul. Przewraca się piłkarz Polonii. Jest gwizdek arbitra, więc będzie stały fragment gry dla drużyny ze stolicy naszego kraju. 90. minuta meczu. Ustawia piłkę Jacek Karbowniak. Skromny dwuosobowy mur zawodników z Mławy. Uwaga, Karbowniak, szansa Michalak niepewnie, jeszcze nie koniec tej akcji, jeszcze Polonia i Michał Michalak ma już piłkę w swoich bramkarskich rękawicach. 90. minuta meczu, trwa doliczony czas gry, 11. kolejka grupy mazowieckiej, grupy północnej, 4. ligi. Uwaga, szansa dla gości, uderzenie, ale tylko boczna siatka po strzale Szymona Masiaka. Błeśnowski, on na 16 metrze. Paweł Błeśnowski. Na połowę rywali. Lepsi w walce o górną piłkę gospodarze. Jest Tyburski. Karbowniak. Jacek Karbowniak. Karbowniak to podanie odrobinę za mocne. Piłka opuszcza linię boczną. Z autu zacznie Paweł Drzewiecki. Prawy obrońca Mławianki Mława. Odrzut wolnego Polonia tuż przy linii bocznej. Trwa doliczony czas gry. Fogler do środka. I już przejmują piłkę zawodnicy Mławianki. Walczak na prawe skrzydło. Łukaszewski, Sebastian Łukaszewski w środku pola. Zatrzymany przez Tyburskiego. Jest z piętnastką Rogowski. Uwaga, Błeśnowski. Bez najmniejszych problemów. Bramkarz czarnych koszul. Maciej Oczys. Oczys po linii. Linka. Rafał Linka dynamicznie do przodu. Rafał Linka. Czeka na wsparcie Rafał Linka. Linka już w polu karnym rywali. Linka indywidualnie, ale szarża. Linka obok bramki. Uderza Rafał Linka. Poszedł na przebój w tej sytuacji. Rafał Linka, indywidualna akcja zawodnika Polonii Warszawa. Ale po interwencji Michalaka piłka trafia w boczną siatkę bramki Mławianki. Jeszcze korner dla Polonii. 93. minuta. Jacek Karbowniak. To może być ostatnia akcja tego meczu. Jacek Karbowniak w pole karne. Szansa, zamieszanie, słupek. Nie ma gola. Piłka trafia w słupek bramki Mławianki. I to był ostatni akcent tego spotkania. 90 minut meczu za nami.
11 kolejka 4 ligi Grupy Mazowieckiej, Grupy Północnej sezonu 2013-2014. MKS Mławianka Mława przegrywa dzisiaj na własnym stadionie z Polonią Warszawa 0-3. Bramki w tym meczu zdobywali Jacek Karbowniak, Wojciech Hanczak i Danilo Radenowicz. Pewne, przekonujące zwycięstwo podopiecznych Piotra Dziewickiego. 3 punkty komplet na koncie Polonii Warszawa. To sprawia, iż wyprzedzają w tym momencie w ligowej tabeli zespół gospodarzy poloniści. Mają na swoim koncie 24 punkty, Mławianka 23, 24 również Bóg Wyszków, który również ma jedno spotkanie mniej, tak samo jak zespół MKS-u Polonii Warszawa. MKS Mławianka Mława, Polonia Warszawa 0-3. Z mojej strony na dzisiaj to już wszystko. Za uwagę oraz wspólne emocje dziękuję Państwu. Łukasz Kluwczyński, kłaniam się nisko, do usłyszenia.